Serdecznie witamy wszystkich hodowców. Jesteśmy dzisiaj u Manfreda Bulli. Manfred Bulla ma przy sobie, przed sobą właśnie taki zestaw takich rodowodów. Są to rodowody gołębi, które niejako pochodzą od pana Willa Browersa, hodowcy, którego przedstawił nam całkiem niedawno, to chyba jeszcze było w listopadzie, ksiądz Jerzy Kostosz, kiedy pokazywał dwa gołębie podarowane przez tego hodowcę bezpośrednio od niego na aukcję na rzecz fundacji, podopiecznych Fundacji Ludzki Gest. Te gołębie zostały sprzedane, a ksiądz Jerzy Kostosz opowiadał o tym hodowcy, że jest to bardzo znany hodowca, posiadający w swojej hodowli bardzo dużo znanych, ciekawych ptaków. Natomiast my go poznamy teraz od jeszcze innej strony, bo jakby ktoś tam sobie wszedł wtedy na stronę internetową, tą, która była prezentowana, EPW Breeding Loft, mógł zobaczyć, że w tej drużynie niejako, z której opiekuje się, której, że tak powiem, współpracuje z tymi hodowcami Will Browers, znamy bardzo dużo ciekawych nazwisk, ale o tym może już powie nam Manfred. Proszę bardzo. Witam. Will Browers jest bardzo, bardzo znany, może nie tyle hodowca, ale jednocześnie koneser. Oprócz tego on wszystkie gołębie, które praktycznie w Europie są sprzedawane na Bliski Wschód, na rynki chińskie, tajwańskie i tak dalej, to on zajmuje się tą logistyką. To jest też gościu, który w Polsce jest znany z tej strony, że praktycznie wszystkie olimpijczyki i tak dalej to przechodzą przez jego ręce, jeśli już są w Polsce sprzedawane. Tak. Przy okazji wystawy ogólnoniemieckiej, która była w ubiegłą sobotę, spotkałem się z Willem i on robi teraz taki jakby prezent dla polskich hodowców. W czym jest rzecz? Tu są gołębie od pięciu hodowców, które były w styczniu ubiegłego roku u niego na stronie internetowej na rynek chiński wystawione. Te gołębie zostały sprzedane, ale w momencie, kiedy wyszedł zakaz na Chiny z powodu ptasiej grypy, musiały zostać tu w Europie. Zostały w Europie, tak, i po prostu nie zostały wysłane, aukcje zostały anulowane. I on teraz te gołębie po prostu daje do Polski i one tu u Krzysia będą, będą wystawione za symboliczną cenę 100 zł. Każdy, od 100 zł. Od 100 zł. Każdy jak leci po prostu od 100 zł. Wszystko jest fajnie opisane, bo to na rynek chiński to tam naprawdę musi być wszystko fajnie wydrukowane, wyniki i tak dalej, wszystko jest po sobie. Pokażmy może jakiegoś tutaj po kolei. Na przykład jest, nawet nie wiem ile, ale około 10 gołębi od Józefa Hendriksa. Jest na przykład taki znany od Hendriksa gołąb Tom, który wylatał pierwszy, drugi, szósty, dziesiąty, jedenasty konkurs i tak dalej. Pokażmy to do dołu, do przodu jeszcze, bo żeby tutaj koledzy nie pomylili, bo tutaj nazwisko Hendriks to się po flamandzku odmienia naprawdę wiele razy. Tutaj jest Hendrik X na końcu, ale tutaj też obok mamy od razu Hendriks przez KS. Także tutaj trzeba bardzo zwrócić uwagę, co kupujemy. Ale wracając do tego gołębia, tu widzimy jego, Toma. Tego tak może nie widać, ale w rodowodzie będzie on rzeczywiście, ma pierwszy konkurs na 16 tysięcy, drugi na 16, trzeci na, drugi też na 16, no widać, że to jest gołąb nie taki, że tak powiem, piąta woda po kisielu. Nie, no na Chiny to nie może iść byle co, bo to, poza tym Will Browers nie może sobie pozwolić, żeby byle co tam wystawiać, bo to jest poważniejsza strona. Także tam widzimy jeszcze przedstawienie, jeszcze, bo tam jak kiedy wchodziłem na tą stronę, widziałem i tam były gołębie i Van Dijk'a miał, i Leo Hermansa, takich znanych hodowców, co tak, belgijską, holenderską. Medaliści olimpijski, olimpijscy, to wszystko tam u niego siedzi i tak dalej. I on też dał, już nawet nie wiem ile, ale chyba dwa lub trzy gołębie z gołębnika rozpłodowego. Tu jest swojego? Ze swojego gołębnika rozpłodowego, ale nie jego gołąb, to jest gołąb od Klein Hanewelt. Gołąb z super wynikami, tylko on trochę stary jest, powiedzmy, 2010 rocznik. I tu jest wszystko super opisane, jego wyniki. I tutaj tylko jako ciekawostkę dodam, że te konkursy, które on tutaj ma wyszczególnione, to najgorszy konkurs, który on tu ma, to jest na 75,61 as punkta. Czyli to jest wszystko praktycznie sama czołówka. No ale akurat gołąb z 10 roku, chociaż Will zapewniał mnie, że jest płodny. Oprócz tego dochodzą gołębie od braci Hendriks, gołębie od Huflin, to jest z tego, tu z rodowodu wyczytałem, że to jakieś Barcelony, czyli długi dystans, co oni tutaj wylatali, pierwszy Nacional, Cahors, to jest 800 ileś tam kilometrów, czyli gołębie długodystansowe. Tu są od Segboera gołębie na przykład, też fajnie z wynikami, tutaj jest wszystko
wyszczególnione, kiedy, data, numer konkursu, ilość gołębi, prędkość nawet tu jest popisana i od trasa, tu są gołębie na przykład, tras, Holender jakiś, tak, Holender, też wszystkie konkursy wyszczególnione i tak dalej. Tutaj też jeszcze powiedzmy, czy Filip Browers przyjeżdża teraz na targi do Sosnowca? W sobotę jeszcze nie wiedział. Zobaczymy, ale tu jakby ktoś chciał się więcej o tych gołębiach dowiedzieć, to Manfred będzie na stanowisku razem z Robertem Zgudem, tak? Tak. Razem z Robertem Zgudem, także o tych gołębiach też będzie można się zapytać, dowiedzieć więcej. Dużo szczegółów ciekawych jeszcze możemy też na stoisku poznać innych hodowców, bo kto będzie na tym stoisku jeszcze z Wami? Ja będę u Roberta Zguda, ale będę taki zawieszony, bo jeszcze do Hansa Hirna też muszę podchodzić. Także będziemy mogli tutaj sobie zobaczyć wielu ciekawych na wystawie hodowców. Czy coś jeszcze dodajemy? Nie, myślę, że po prostu czytać tam w rodowodzie, wszystko jest opisane, tam są gołębie z wynikami i tak dalej. I tych gołębi będziemy mieli, nie wiem, około 100, tak? Nie, będzie? Nie, jest, 40, jest 42 bodajże. 42 sztuki teraz, także zachęcamy wszystkich do zainteresowania się tymi gołębiami. Także dziękujemy bardzo, do zobaczenia, dobry lot. Dobry lot.